Dzień dobry w czwarteczek. Już zaraz szukam tutaj Karoliny, więc zobaczcie, że nie patrzę prosto w kamerę. Mam tutaj Karolina. Połączy. Jej, widzę Karolina cię. Zaraz pewnie. O, super! Cześć! Ekspresowe połączenie. Fajnie. Jak tam ci dzień mija? Dobrze, pogoda brzydka. Jakoś Nowy Jork w tym roku wyjątkowo niedobrze pod względem pogody stoi. Powiem ci, że Kalifornia też zimna. Tak? No serio. Jak na zimę jest dosyć pogodowo nieciekawie. Trzeba na Florydę jechać, tam jest słońce prawie cały czas. Słuchajcie, fajnie łączyliśmy się, widzę, że bardzo dużo osób już dołącza, więc wydaje mi się, że po prostu zaczniemy, więc chciałabym się ze wszystkimi przywitać i z tymi, którzy mnie znają i znają konto Klub Tajniki Ameryki i chciałabym przywitać te osoby, które dołączają tutaj od Karoliny, bo na pewno też kilka osób się połączy, więc powiemy może coś o sobie, żeby się przedstawić wszystkim tym, którzy są z naszych dwóch kont i nie wie, mogą, wiesz, nie kojarzyć, tak. Będą kojarzyć tylko twoją twarz albo moją twarz. Więc ja mam na imię Ania i prowadzę i swojego prywatnego Instagrama californiadreaming.pl i przede wszystkim Klub Tajniki Ameryki. I Klub Tajniki Ameryki to jest taka platforma, która skupia osoby mieszkające już na terenie Stanów Zjednoczonych i chcące się rozwijać, a także osoby, które do Stanów chcą dopiero przyjechać i szukają sposobu na to, jak to oczywiście zrobić w sposób legalny i muszą się nauczyć wszelkiego rodzaju nowości, które tutaj w Stanach funkcjonują, a w Europie niekoniecznie. Więc my tą wiedzę dostarczamy, prowadzimy konsultacje, mamy platformę, gdzie nasi klubowicze wymieniają się informacjami, mamy dwóch prawników imigracyjnych na pokładzie i cały czas się prężnie rozwijamy, co jest niesamowicie ekscytujące, więc wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nami. O, Karolina, tak. O sobie. Ja jestem Karolina. Przyleciałam kilka lat temu, o czym zaraz będziemy tutaj bardziej szczegółowo mówić, do Stanów. Jestem z wykształcenia kosmetologiem. Prowadzę swój biznes w branży beauty. Prowadzę profil, konto na Instagramie. Jedno pokazuje takie codzienne życie w Nowym Jorku, a drugi to jest taki profil bardziej już branżowy. No i... To powiedz... Jak znalazłaś się w Stanach Zjednoczonych? Bo generalnie, jak ja robiłam sobie research na twój temat, to teraz powyskakiwały mi nagłówki. Dzień dobry TVN, wiesz, idea. Więc było widać, że fajne mieliście życie w Polsce i generalnie tam się bardzo mocno rozwijałaś w kosmetologii, w branży kosmetycznej. I teraz co zrodziło ci się w głowie, żeby przyjechać do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego Nowy Jork generalnie? Powiedz, jak to się wszystko wydarzyło? No, może zacznę od początku, bo to jest dosyć zawiła historia. Zaczęło się tak, w Polsce oczywiście miałam swoją klinikę kosmetologii i medycyny estetycznej, skończyłam studia, współpracowałam z różnymi ciekawymi osobami, też były to osoby z pierwszych stron gazet i wszystko tam się dobrze rozwijało, wszystko szło w dobrym kierunku, no ale wybraliśmy się na wakacje do Nowego Jorku i po prostu dostałam takiego jakiegoś, nie wiem, olśnienia, uderzenia w głowę, że tak fajnie jest, że... Miłość od pierwszego. Tak, 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 zobaczmy. Tak. Oczywiście wtedy tylko patrzyłam na same takie plusy Nowego Jorku, prawda? Nie znałam jeszcze tych minusów, ale mówię, nie, no ja chcę tutaj być, ja chcę tu spróbować. Poza tym tu jest taka nisza w tej branży, bo rzeczywiście, o czym będę niedługo mówić, no jest trochę taka przepaść pomiędzy Europą. Z jednej strony można naprawdę zrobić fajne szkolenia, których nie ma w Europie, ale z drugiej strony poziom tych usług kosmetycznych jest na takim dosyć średnim poziomie w porównaniu do Polski, do Europy. No i co? No i po powrocie z wakacji jakoś tak nie mogłam się w tej Polsce odnaleźć i mówię, słuchajcie, kupmy bilety za 4 miesiące, polecimy jeszcze raz, zobaczymy, jak się tam żyje, jak ta Ameryka wygląda, pobędziemy trochę dłużej, no i podejmiemy decyzję, co robić. No i oczywiście wszyscy byli w ogóle w takim szoku, no bo jak to, no tutaj mam jakieś takie ułożone życie, stabilne, rozwijam się, a ja mówię, wiecie co, nie, chcę coś więcej, chcę coś innego, tak, no co w Polsce jestem w stanie więcej osiągnąć. No nie wiem, chciałabym coś innego spróbować. No i po 4 miesiącach przylecieliśmy do Stanów.
całą rodziną. Oczywiście wszyscy mówili, Boże, co za pomysł, co ty robisz dzieciom, jaka to krzywda dla nich, w ogóle zmiana środowiska, zmiana szkół. Oczywiście w moim mniemaniu to nie była żadna krzywda, tylko jakieś plusy tego wydarzenia. Mhm. No, plusy dla nich są, bo oczywiście nauczyły się języka, zrobiły się bardziej otwarte i tak dalej. Ale generalnie przylecieliśmy po tych 4 miesiącach normalnie na wizie turystycznej. Zaczęliśmy sobie zwiedzać, eksplorować miasto, też oglądać okolice, takie stany, które są bliżej Nowego Jorku. Żałuję też, że od początku nie zaczęłam prowadzić swojego konta, bo też dużo dosyć ciekawych rzeczy widzieliśmy. Intensywnie było. Tak, bardzo intensywnie. No i mówię, jest fajnie, jest potencjał, słuchajcie, wynajmijmy sobie coś, pomieszkajmy, zobaczymy. W międzyczasie cały czas miałam klinikę w Polsce. No i tak się stało, że jakoś nam się spodobało. Przedłużyliśmy wizę turystyczną i w międzyczasie mój mąż znalazł ofertę pracy ze sponsorowaniem o zieloną kartę. Ja mówię, wow, no super, no to jesteśmy, tak? Później zaczęłam się orientować, jak jest z zawodem kosmetologa tutaj, więc to były takie trochę takie schody, takie zaskoczenie, bo okazuje się, że tak jak u nas w Polsce, zawód kosmetolog to jest wykształcenie wyższe, to są studia o profilu medycznym, a tutaj kosmetolog, tak jakby dokładnie tłumacząc tą nazwę, to jest ktoś, kto robi paznokcie i czesze włosy, ścina i tak dalej, więc kompletnie zupełnie co innego. No więc zaczęłam krok po kroku zgłębiać wiedzę, jak to zrobić, żeby móc wykonywać swój zawód w Nowym Jorku. A powiedz, Karolina, czy kosmetolog, czy takie określenie jak estetician, które się tutaj stosuje, to jest taki kosmetolog po prostu basic po kursie, czy już... To jest kurs z reguły 4 lub 6 miesiące, to jest 600 godzin, tak? Także no to nie można tego porównać. Tak naprawdę no, z wiedzą, którą my kosmetolodzy z Polski, z Europy mamy, dokładnie, studia, tak? Gdzie jest i anatomia, i dermatologia, i setki różnych takich przedmiotów medycznych, jest zupełnie inne przygotowanie, zupełnie inna wiedza, zupełnie inne doświadczenia. Oczywiście nie ujmując tutaj estetyczyn ze Stanów, no, ale wiadomo, to są w ogóle dwa tak jakby odrębne kierunki, tak, nauki. Bo wydaje mi się, że tutaj w Stanach, żeby wykonywać, bo u nas kosmetolog po studiach może wykonywać niektóre właśnie zabiegi z medycyny estetycznej, natomiast w Stanach na przykład, wiesz, botoks, generalnie jakiekolwiek zabiegi takie z większą ingerencją w skórę wykonują pielęgniarki i lekarze. Tak, w Polsce jest to takie dosyć nieuregulowane. No ale nie będziemy się w te kwestie pogłębiać już, tak, ale wiadomo, w Polsce kosmetolog może robić i wypełniacze, może robić botoks, nie tylko w Polsce, ale też i w Anglii, w innych krajach europejskich. Wiesz, chodzi też... mi po prostu o to, że jak ktoś przylatuje do Stanów, takie to jakby spodziewa się zupełnie czego innego, jakby wybierając salon kosmetyczny, może się zdziwić, że ta oferta jest zawężona i może się zdziwić, że na przykład, wiesz, musi iść szukać jakby jakiegoś innego miejsca, żeby wykonać coś bardziej zaawansowanego. Tak, zgadza się. To jest takie no, dosyć właśnie duże zaskoczenie, bo estetyczny taki ma o wiele węższy zakres zabiegu, ale też są sposoby, które można to tak jakby trochę, znaczy nie to, że ominąć, ale poszerzyć, tak? Można zrobić na przykład licencję tatuażysty, wtedy to daje jakieś takie dodatkowe uprawnienia, gdzie można robić jakieś takie drobniejsze, wiadomo, nie botoks, nie wypełniacze, jakieś takie drobniejsze zabiegi z przerwaniem ciągu na skórka. Jest zawsze jakaś taka opcja, aczkolwiek, no mówię, to jest przepaść, to jest zupełnie co innego. Tutaj, jeśli pójdziemy do takiej typowej estetyczny, to te zabiegi będą znacznie zawężone, no więc ja zaczęłam się interesować, no i niestety musiałam porzucić część zabiegów, które robiłam w Polsce, właśnie z tego względu, że musiałabym skończyć pielęgniarstwo. Tutaj pielęgniarstwo skończyć to też nie jest takie proste, bo minimalny czas edukacji to byłby 4 lata i to też wtedy, zależy od jakiegoś stanu, i to też wtedy pod lekarzem tak jakby robi się te zabiegi. Trzeba skończyć 5 lub 6 lat studiów pielęgniarskich, żeby móc robić na własną rękę takie, wszystkie takie zabiegi, które w Polsce na przykład można było robić, tak? A mając magistra z Polski, mogłabyś zrobić na przykład 2-letnią szkołę medyczną i dzięki temu na przykład robić bardziej zaawansowane zabiegi? Ja akurat mam licencjat, magistra nie dokończyłam, ale mam licencjat z kosmetologii, co też jest wykształceniem wyższym, więc tutaj ewentualnie mogłam się postarać o taką ewaluację,
ale to też nie jest tak, że ja dostanę tytuł kosmetologa, tylko oni mogą mi dać taki stopień, jakiś na przykład bachelor degree, z jakiejś tam dziedziny nauk na przykład, tak? Nauki ścisłe podejrzewam, że z tego, co się dowiadywałam w tym kierunku, to dalej nie daje mi tych kompetencji. Gdybym chciała przenieść tak jakby część swoich studiów i iść na to pielęgniarstwo, to też w Stanach jest tak, że te przedmioty takie medyczne z nauk ścisłych są ważne tylko 5 lat od zaliczenia, no więc też się niestety, ale nie łapałam, bo studia, więc no było to takie trochę rozczarowanie i takie rozżalenie, no ale ja jestem taka, że tam się dokopywałam do różnych rzeczy, jak to minąć, jak sobie poradzić, jak dać radę, no i część rzeczy tam mi się udało, ale rzeczywiście, żeby zacząć taką pracę w zawodzie, to estetyczny jest taką podstawową licencją, którą trzeba przetransferować i nie jest to trudne, bo wiadomo, ta wiedza jest o wiele większa, aczkolwiek oni są tacy bardzo szczegółowi, bardzo się czepiają różnych rzeczy, trzeba im wysyłać setki dokumentów. Ja tam po prostu, chyba nie wiem, z 5 razy im wysyłam różne rzeczy, tak? Trzeba to przetłumaczyć, każdy przedmiot. Tą podejrzliwość trochę, że wysyłasz inne, z innego kraju. Że ja w tym zawodzie pracowałam i rozliczałam się co roku przez minimum 5 czy 6 lat, trzeba to udowodnić. No właśnie, powiedz jakie, bo będziemy rozmawiać o stanie Nowy Jork, bo każdy stan ma trochę inne regulacje. Tak, bo ogólnie tak, na marginesie, na przykład w Teksasie jest tak, że w Teksasie bardzo jest takie luźne prawo i tam nie trzeba mieć takich licencji, tam można tak zupełnie na wolno sobie robić różne rzeczy. No właśnie, bo warto wspomnieć, że każdy stan będzie miał trochę inne regulacje, żeby generalnie jak robisz licencję dla jednego stanu, możesz pracować w obrębie tego stanu. Jakby ta licencja nie jest transferowalna, więc nie mogłabyś do Kalifornii teraz i znowu otworzyć coś swojego i pracować w Kalifornii. Musiałabyś zrobić licencję kalifornijską, która ma pewnie inne wytyczne, jeżeli chodzi o wiedzę, o ilość... Znaczy później już transfer pomiędzy Stanami nie jest taki ciężki. Pewnie trochę łatwiejszy, bo już możesz udowodnić. Takie pro forma, tak, to już jest prostsza sprawa. Ale właśnie opowiedz, w stanie Nowy Jork, jakie musiałaś podjąć kroki, żeby zacząć pracować, wiesz, jakby legalnie w takim sensie, że masz po prostu licencję do wykonywania tego zawodu, więc bo zawsze, tak jak ja na przykład idę nawet do fryzjera, czy gdziekolwiek, do jakiegokolwiek salonu, zawsze mają właśnie takie... To jest śmieszne, ale to musi być taka informacja, że tak mam licencję, mam uprawnienia, to jest mój papier, wiem co robię. Tak, to wygląda. Jak musiałaś zdobyć, wiesz, tą tabliczkę, opowiedz o swoich krokach. No to pierwszym krokiem, wiadomo, jest legalny pobyt tutaj. Trzeba mieć albo social security number, albo trzeba mieć taki numer identyfikacji podatkowej. I czyli takie zezwolenie na pracę i wtedy można starać się o transfer licencji estetycznej. To jest taki pierwszy krok, tak? Więc jak się jest już legalnie, ma się social security albo właśnie ten numer identyfikacji podatkowej, wtedy możemy przystąpić do takiego wypełniania formularza, to się robi online. I tam krok po kroku jest wszystko napisane, co trzeba składać, co trzeba robić, jakie wytyczne. No i zaczyna się cały proces, więc to jest tak naprawdę tylko to i aż to, bo to nie trwa tak szybko. I oni są bardzo drobiazgowi, bardzo szczegółowi. Czasami aż taka irytacja mnie brała, mówię, jak to, no to tutaj 600 godzin jako estetyczny, ja mam 3 lata i oni jeszcze chcą ode mnie jakieś takie w ogóle bez sensu rzeczy, no takie no po prostu bez sensu, tak, nie mając żadnego sensu. No ale wiadomo, trzeba się do tego dostosować. No więc to takim było pierwszym krokiem, tak. To jaki potrzebowałaś dokumentów, żeby udowodnić, że miałaś przepracowane już te, bo mówiłeś, że w stanie Nowy Jork wymagają od ciebie 600 godzin jakby praktyk przepracowanych w zawodzie, żeby uzyskać swoją samodzielną licencję. Tutaj się kończy szkołę, ale jeśli ja transferuję się z innego kraju, to muszę wykazać, że 5 lat mam doświadczenia w danym zawodzie, więc tutaj już to jest bardziej skomplikowane. No więc co ja zrobiłam? Oczywiście świadectwo maturalne musiałam przetransferować, musiałam cały suplement ze studiów przetransferować, gdzie każdy przedmiot był tam wyszczególniony, opisany ile godzin. I musiałam jeszcze mieć takie zaświadczenie, że pracowałam jeszcze dla kogoś i jeszcze musiałam mieć... Ktoś cię szkolił? Tak,
tak, mhm. Że tak jakby ktoś też tak za mnie ręczy, tak, że ja pracowałam, że mam tą wiedzę, że ja robiłam takie zabiegi, musiałam mieć od swoich klientek takie listy, że i to nie to, że one mnie polecają, tylko w jakich latach, w jakich miesiącach, jaki robiony był zabieg, więc to wszystko jeszcze musiałam dosyłać, jak już wydawało mi się, że mam wszystko. No i oczywiście jeszcze potrzebne były rozliczenia podatkowe z 5 czy z 6 lat, dokładnie już nie pamiętam, to było jakiś czas temu, ale 5 lub 6 lat rozliczeń podatkowych też przetłumaczonych, tak, że moja firma rozliczała się działająca w takiej branży. Rozumiem. Myślisz, że łatwiej byłoby pójść po prostu tutaj do szkoły i odbębnić swoje praktyki w Stanach? Jakby byłoby to... Ja wiem, żeby to na pewno wydłużyłoby to proces, no bo sama powiedziałaś, trzeba mieć 600 godzin wtedy przepracowane u kogoś jako taki Nie, wtedy 600 godzin edukacji tylko wystarczy. Okej. Okay. To jest tak na około pół roku, wydaje mi się, że to jest do zrobienia, tak? 4-6 miesięcy, zależy jak intensywny sobie weźmiemy ten system. Ale tak, jest to do zrobienia, oczywiście jest to do zrobienia tutaj, ale wydaje mi się mimo wszystko, no ja nie wiem, mi się by nie chciało chyba iść tutaj do szkoły. Jakbym musiała, to bym poszła, ale że wiedziałam, że mogę tą drogą iść, to wolałam iść tą drogą, chociaż też to nie było takie bardzo proste, bo to było bardzo pracochłonne tak naprawdę. Pewnie podejrzewam, że pójście do szkoły być może jest mniej jakby stresujące, mniej obarczające cię psychicznie, że musisz ciągle dosyłać i udowadniać to, że masz, wiesz, że mam ponad 5 lat w zawodzie. Tak. To jest trochę takie irytujące, że musisz udowadniać swoją wiedzę, że wiesz, jak to robić, tym bardziej, że jesteś, wiesz, po studiach. Natomiast chyba jednak trochę szybsze niż właśnie ta szkoła. Tak, niż ta szkoła, szczególnie kiedy, wiadomo, ja mam 2 dzieci, mam rodzinę, to też tak jest inaczej trochę tutaj, prawda? Ciężko jest to, szczególnie w Nowym Jorku, bo taki dojazd do szkoły to czasami zajmuje 1,5 godziny, później drugie tyle powrót. W międzyczasie trzeba odebrać dzieci ze szkoły, prawda? Trochę się nimi zająć, to wszystko zajmuje czas, więc to mimo wszystko było taką opcją prostszą. Też gdybym wiedziała pewne rzeczy, bo akurat jeśli chodzi o tę licencję, to sama to wszystko robiłam. Także też z chęcią się podzielę tym, jeśli ktoś tu jest, kto potrzebuje takiej pomocy, z chęcią się tym podzielę, bo naprawdę gdybym też wiedziała pewne rzeczy, o wiele by mi to ułatwiło, ten proces, o wiele szybciej by poszło, bo wszystko bym od razu tak może przysłała jak trzeba. Bo tam naprawdę oni takie głupoty czasami chcieli, że wysłałam tłumaczenie od tłumacza przysięgłego, ale oni też potrzebują na przykład oryginał tego dokumentu, tak? Że to nie wystarczy, no to musiałam znowu tam sięgnąć po tamte dokumenty. I to takie niby takie drobne rzeczy, ale bardzo uciążliwe. Więc z chęcią się podzielę swoją wiedzą, jak to zrobić. Natomiast później już, przechodząc do kolejnych kroków, no to tutaj jest kilka form zatrudnienia. Widziałam, że gdzieś o tym pisałyście, prawda? Jakie są formy zatrudnienia, tak. Jakie są rodzaje firm, więc tutaj tak już nie będę w wasze kompetencje wchodzić. Ale też musiałam tam na pewną formę się zdecydować, bo można pracować jako tak sam dla siebie, tak? Że pracuję sama dla siebie, a można założyć firmę i to też są później różne rodzaje firm. Więc już później przy zakładaniu firmy też uzyskałam pomoc od paru takich osób, które naprawdę dużo mi dały takich wskazówek i prawnych, i też od innej koleżanki uzyskałam takie biznesowe, jakieś ciekawe wskazówki, także też tutaj parę osób bardzo mi w tym pomogło i sama na pewno, no nie wiem, czy mi sobie poradziłoby, jeśli chodzi o jakąkolwiek papierologię. Ja i tak siebie podziwiam, że dałam radę, bo w tym pierwszym etapie, że się nigdzie nie włożyłam, bo ja bardzo nie lubię takich rzeczy, takich urzędowych, jakichś papierologii. To jest coś, co po prostu dla mnie to jest taka ściana czasami, nie do przeskoczenia. Ja lubię tworzyć, lubię działać, ale te wszystkie procedury wykańczające są dosyć dla mnie. Słuchaj, zerknę tutaj na pytania, bo oczywiście, słuchajcie, w trakcie naszej rozmowy musicie zadawać pytania, ja je wyłapuję i będę o nich wspominać. Angelika napisała, czy mogłybyśmy wspomnieć coś o fryzjerstwie, czy też trzeba mieć licencję? Tak. I czy jest licencja wymagana w przypadku robienia makijażu? Z tego, co ja wiem też, ale może Karolina dopowiesz. Do makijażu też trzeba mieć licencję albo estetyczny, albo kosmetologist. Która z tych dwóch? Czyli będzie podobny proces, tak. Bo właśnie tutaj Angelika pyta, czy co musi zostać wykazane z Polski. Podejrzewam, że to samo, to co ty musiałaś wykazać. To samo.
ilość przepracowanych godzin, udowodnić, że masz za sobą odpowiednią ilość lat doświadczenia, tak, te referencje. Ile oni wymagają, właśnie, bo nie jestem pewna, czy makijaż to będzie estetyczny, czy to będzie kosmetologist. Która z tych dwóch licencji? Trzeba sprawdzić, jaki oni mają wymóg, ile godzin. Jeśli okaże się, że ty masz skończony kurs czy szkołę, która daje tą samą ilość godzin, którą oni wymagają, to można transferować. Jeśli nie, no to trzeba iść do szkoły. Generalnie jak się wpisze, bo teraz każdy stan ma inne wymogi, więc jeżeli wpiszesz stan, który cię interesuje i wpiszesz właśnie na przykład makeup artist license, to jak wyskoczy strona, która ma końcóweczkę gov, to jest to strona rządowa, która dostarcza wiarygodnych informacji na temat tego, co jest wymagane w danym stanie pod względem ilości właśnie godzin, ilości godzin przepracowanych, ilości właśnie w szkole. A ja chciałabym zapytać, jeśli się orientujesz, oczywiście w przypadku pielęgniarek, co trzeba dodatkowo zrobić? Jakie są kursy, szkoły dla wykonywania zabiegów w medycynie estetycznej? Chodzi ci o pielęgniarkę z Polski, która tu przyjeżdża i chciałaby się zająć medycyną estetyczną? Wydaje mi się, że tak. To jest pytanie od Agaty. Wydaje mi się, że chyba tak, jeżeli jest się pielęgniarką w Polsce. Tak, no to tutaj oczywiście można swoje wykształcenie udowodnić i zdać taki egzamin. Jest dla pielęgniarek taki specjalny. Nie wiem, czy to jest raczej stanowy niż... Tak, to jest stanowy egzamin. Więc wtedy, jak się wykaże, że ma się wykształcenie pielęgniarki gdzieś z innego kraju, to można też przejść taką procedurę. Nie wiem dokładnie, jak to po kroku zrobić, ale też wiem, że takie, że pielęgniarki tu przyjeżdżają i przystępują do takiego egzaminu tylko, jeśli wykażą, tak, że mają to wykształcenie. Czasami jest też tak, że muszą iść do szkoły na jakiś rok dodatkowy taki, czy na 2 lata. Troszkę taka nostryfikacja dyplomu to jest. Także to jest zupełnie inny proces. Ale tak, jeśli zrobi się nostryfikację, jeśli zda się ten egzamin, to jak najbardziej można wtedy wykonywać takie zabiegi, tylko tutaj znowu, w Nowym Jorku jest tak, że są tak jakby 3 stopnie, bo to też się orientowałam, 3 stopnie pielęgniarstwa i ten pierwszy stopień to nie daje uprawnień do wykonywania takich zabiegów. Ten drugi, czyli Registered Nurse, daje, ale pod okiem jakby lekarza, że lekarz musi to najpierw zlecić, czyli nie można mieć swojej działalności, tylko po prostu pracuje się tak jakby dla kogoś. Chociaż wiem, że są też takie sytuacje, że czasami można między sobą tak się pielęgniarka z lekarzem jakoś dogadać, tak? No i później jest ten trzeci stopień, nurse practitioner, gdzie wtedy już ta pielęgniarka może mieć swoją własną praktykę, może wypisywać recepty, może robić iniekcje i nie potrzebuje żadnego nadzoru nad sobą. Więc jest taka możliwość. I kolejne pytanie jest, czy orientujesz się, jak to wygląda ze stylizacją rzęs? Od 3 lat prowadzi firmę i chciałaby tym samym zająć się kiedyś w Stanach Zjednoczonych. Czy, czy to też będzie podbiegać pod tego estetyczny? Tak, to do stylizacji rzęs też z tego, co mi wiadomo, tutaj nie dam sobie ręki uciąć, ale tak, ale to trzeba mieć też licencję. Trzeba mieć też licencję, tylko teraz jak 3 lata działalności, trzeba znowu udowadniać, że 5 lat ma się doświadczenia, więc albo poczekać do tego czasu jeszcze w Polsce, albo po prostu przyjechać i zrobić tutaj taki kurs. Wystarczy wpisać najlepiej, bo to są takie dokumenty rządowe, urzędowe różne, wystarczy wpisać, prawda, stylistka rzęs, Nowy Jork, wymagania, tak? Albo zadać zwykłe pytanie i wtedy są podlinkowane te strony takie rządowe i tam jest napisane, co trzeba zrobić, jakie są wymagania. I tutaj było pytanie, czy będzie mogła pracować w innym miejscu, żeby mieć za co żyć. Nie będziesz mogła pracować w swoim zawodzie, czyli nie będziesz mogła pracować jako stylista rzęs, dopóki jeszcze nie masz licencji. Natomiast będziesz mogła pracować, jeżeli masz uprawnienia do wykonywania zawodu, pozwolenia na pracę, przepraszam, to będziesz mogła po prostu pracować w innym zawodzie. W międzyczasie robić, wiesz, szkołę i licencję. Nie ma przeciwwskazań. Pozwolenie o pracę nie jest wydawane na konkretne jakby umiejętności, na konkretny zawód. To nie jest tak, że to jest pozwolenie na to, że możesz być teraz tylko i wyłącznie estetyczną albo stylistą rzęs. To jest ogólne pozwolenie. Tak, to jest ogólne pozwolenie o pracę na terenie Stanów Zjednoczonych w dowolnym zawodzie, w jakim tylko chcesz. Więc będziesz mogła robić licencję i pracować po prostu nie w kosmetologii.
Dobra, to powiedz, Karolina, jak uzyskałaś już tą licencję, spełniło się, to teraz wiesz, powiedz, co robisz, opowiedz o sobie, wiesz, jak wygląda twoja kariera zawodowa teraz, jakie właśnie są różnice pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, wiesz, czy coś cię zaskoczyło, oprócz tego na samym początku zaskoczenia odnośnie zakresu, bo ja jakby mam swoje takie doświadczenia bardzo subiektywne, indywidualne, kiedy ja chciałam, nie wiem, pierwszy raz poszłam sobie tutaj do fryzjera albo na... No właśnie, a jestem ciekawa, powiedz, jakie ty masz doświadczenia, zobaczymy, czy to się pokryje. No okropne. No okropne. No to jest bardzo dla mnie dziwne. Generalnie po pierwsze, Stany mają wyspecjalizowane miejsca, gdzie robi się dosłownie tylko jedną rzecz. Jakby nie spotkałam się jeszcze z takim salonem, że pójdę i mam, tak jak w Polsce, wiesz, że tutaj pójdę do salonu i teraz tak mogę sobie i paznokcie zrobić, i nóżki, wiesz, i zabiegi, i cokolwiek, a teraz tak, albo wszystko. A teraz tak, tu jest salon, który robi tylko i wyłącznie paznokcie i to jest jeszcze w ogóle śmiesznie, bo oni nie usuwają skórek, nie wycinają, bardzo się tego boją, bo nie może być ingerencji właśnie w skórę, więc jak krew tam poleci, to przecież jest... W Nowym Jorku wycinają. U nas nie wycinają, generalnie tak delikatnie odpychają, ale jakby czujesz, że te paznokcie, te stopy nie są aż tak do końca zrobione, jak ja bym chciała, więc to raz. Generalnie natrafić na taki dobry salon, to jest też trzeba się po prostu naszukać. Są salony, wiesz, kiedy idziesz, chcesz sobie usunąć owłosienie, więc są tam, jest tak zwana, więc idziesz do zupełnie innego miejsca. Jak mamy tutaj salon taki, gdzie pani robi mikrodermabrazję rzęs, to robi tylko i wyłącznie to i nic innego w ogóle nie robi. I robi tylko i wyłącznie maseczki facial i to jest jakby wszystko. To ja sobie taką maseczkę w domu mogę zrobić, nie muszę płacić $100 za to, bo to nie jest jakaś zaawansowana maska, którą ona posiada tam na stanie. Więc bardzo dużo się płaci za te usługi, żeby tak naprawdę zrobić sobie coś bardziej, taką ingerencję pobudzającą, cokolwiek, to musiałabym iść do salonu, gdzie jest po prostu lekarz, zazwyczaj lekarz z medycyny właśnie estetycznej, jakiś przy okazji, te gabinety są przy chirurgach plastycznych często. To już jest takie tak zaawansowane. To jest takie bardzo zaawansowane i tam są takie zabiegi, wiesz, typu jakaś mikrodermabrazja, cokolwiek, jakaś nakłucia. Właśnie moje zaskoczenie było podobne, akurat jeśli chodzi o paznokcie, no to ja tutaj mam obok siebie dziewczyny z Polski, które to robią, więc naprawdę to jest na poziomie akurat te usługi, ale jak tak się pójdzie do pierwszego, lepszego takiego salonu z paznokciami, to naprawdę to jest aż strach, bo tam nie istnieją takie rzeczy jak autoklawy, dezynfekcja. To dokładnie. Po prostu jest takie aż przerażające. Niestety. No ale ja tutaj mówię, mam Polki i one tak dbają i jakość usług też jest super, także udało mi się, bo to niby Nowy Jork, a ciężko jest zrobić paznokcie. Też Rosjanki i Ukrainki cieszą się dobrą opinią właśnie. Tak, generalnie chciałam właśnie to powiedzieć, że w okolicy szukam, to jeżeli jest po prostu, wiesz, Polka, Ukrainka, Rosjanka, generalnie ktoś, kto ma korzenie ze wschodu. Tak. Ale nie korzenie takie, że tutaj się urodził, albo mama, babcia była, tylko że rzeczy tak, tam mieszkał i tu przyjechał, więc tak. Jak zaciąga akcentem, to ja czuję się bardziej bezpieczna, że nie zrobiłyby mi krzywdy, ale generalnie dosyć mocno boję się iść do takiego miejsca, więc staram się robić domowo, co tak naprawdę tylko mogę. No, moje zaskoczenie było nie mniejsze, jak tu przyjechałam. Oczywiście tu też nie chciałabym nikogo urazić, bo wiadomo, no, takie tutaj są realia i tak to wszystko wygląda. My miałyśmy to szczęście, że mogłyśmy w Europie tego spróbować, czy się wykształcić, no więc znamy inną perspektywę. Więc to też nie chodzi mi, żeby tutaj obśmiewać i tak dalej, no, ale było to duże zaskoczenie, bo... Na przykład tu jest taki dosyć bardzo wąski zakres zabiegów. Tak jak ty mówisz, chcesz paznokcie, jest jeden salon, chcesz maseczkę, jest jeden salon, chcesz usuwanie ogłosienia, jest następny salon. A jak już chcesz jakieś takie zabiegi bardziej inwazyjne, to jest od razu już dermatolog, chirurg plastyczny, prawda? Co mnie zdziwiło, że tu najpopularniejszym zabiegiem, czyli ten facial tak zwany, to jest manualne oczyszczanie twarzy, czyli to wyciskanie, od którego w Europie się odchodzi,
bardzo rzadko już się to robi, bo są urządzenia, które normalizują tą pracę czołów łojowych, które nadmiernie nie pobudzają ich, bo takie wyciskanie wiadomo, że to pobudza, plus tam istnieje szereg różnych takich później czasami komplikacji, tak, po tym. Tu jest to numer jeden. Jak ktoś mówi, że idzie na facial, czyli na taki zabieg na twarz, to idzie na wyciskanie na 90%, bo to jest takie jak u nas były w latach 90., 80., 90., takie maseczki podgrzewane, takie z gazy, ta parówka taka, to jest właśnie tutaj taki jeden z takich topowych zabiegów, więc pierwsze co, to mnie to w ogóle zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, że nie ma autoklawów i urządzeń do dezynfekcji. Znaczy są w niektórych z gabinetach, to też nie mogę tu kłamać, w niektórych są, ale w niektórych nie ma, bo i to tak naprawdę jest dobra wola właściciela, bo nie ma tutaj takich jakby restrykcji aż takich, że oni będą to chodzić i sprawdzać, prawda? To mnie bardzo zaskoczyło. Zaskoczyło mnie też to, że nie ma tutaj takich zabiegów, znaczy one gdzieś są, ale tak też do końca nie wiadomo, jak to funkcjonuje, bo takie zabiegi jak w Polsce, na przykład teraz stymulatory tkankowe czy mezoterapia, no to jest hit. To jest coś, co naprawdę jest w stanie bardzo pobudzić te fibroblasty do produkcji kolagenu, dać efekty wypełnienia zmarszczek i redukcji bez zastosowania wypełniaczy, bez zastosowania botoksu. No, generalnie świat za tym szaleje, rozwija się niesamowicie w tym kierunku. W Stanach tak naprawdę... No trzeba się... naszukać, to są raczej kliniki przy dermatologach właśnie. Ale nie, w ogóle to nawet przy dermatologach tego, to tak nie istnieje. To można znaleźć, tam są dwa rodzaje takich stymulatorów, które tam są już takie mniej znane, bo są bardzo stare w Polsce czy w Europie, co oni tam używają, ale to też niechętnie. Tam albo właśnie, takie są skrajności, jak zresztą w całej Ameryce, że albo są takie zabiegi, te wyciskanie, albo już jest botoks i wypełniacze, tak? Kolejnym krokiem już może być tylko lifting chirurgiczny. Więc są takie skoki, nie ma nic pomiędzy, nie ma takich zabiegów, które tak stymulują ten kolagen. Jest microneedling, czyli to jest taka dermapen, taka mezoterapia mikroigłowa, tak, w Polsce. Takie zabiegi są tutaj stosowane jeszcze jedynie na całe szczęście, które indukują ten kolagen trochę. Więc dla mnie to były takie bardzo duże zaskoczenia, że dlaczego? Dlaczego tutaj tyle młodych dziewczyn od razu robi botoks sobie, tak? Jest botoks prewencyjnie już, wiesz, masz 18 tak, 20 lat. Parę to już. 20 tak. Parę i prewencyjnie. Ja nie będę ściemniać, bo ja też mam, ale ja mam już przy 40. Ale tutaj młode dziewczyny, 18, po prostu idą sobie prewencyjnie robić. Mm-hmm. To jest tak, zapobiegawczo robią botoks. To dla mnie to było bardzo dziwne. Tak to działa. No teraz widzi się trochę, że też trochę takiej aparatury, trochę urządzeń tu wchodzi, takich też, które dają efekt odmłodzenia, które indukują ten kolagen. No to jest takie bardzo pocieszające, no bo naprawdę, no tak jakby cały świat idzie swoją drogą, a Ameryka idzie swoją drogą zupełnie. Dlatego te kosmetolożki, kosmetyczki z Polski, z Europy, ze Wschodu są bardzo tutaj naprawdę pożądane. No właśnie takie pytanie tam padło, wiesz, tutaj czy właśnie jakby otworzyć taki salon i podkreślić, że to jest salon prowadzony przez Polkę, czy on by odniósł sukces i generalnie jak ty widzisz po swoich na przykład klientkach Amerykankach, czy one jakby... są okej z tym, że jest właśnie... Tak, to jest tak najbardziej wysoki... odbierane na duży plus. To jest odbierane na duży plus i to jest czasami to, co mówię, czy robię takie zaskakujące, aż czasami też jest takie, czasami są zabawne sytuacje, bo to nie jest nic wielkiego, co ja robię i co im mówię, jakich udzielam porad, jakie przeprowadzam, tak? One są czasami kompletnie zaskoczone, naprawdę. Także jak najbardziej takie podkreślenie, że z Polski, to tylko jest im plus tutaj. Tak. Także polecam. Można użyć to jako argument. Tak, argument, jak najbardziej. Ale co na przykład ciekawe, też tutaj troszeczkę się szkoliłam, no bo całe życie się szkolę, bo w tym zawodzie uważam, że trzeba. Mm-hmm. Też można tutaj skończyć z kolei takie kursy holistyczne, też różne terapie manualne twarzy, już teraz nie jest może trudno, ale na przykład jeszcze jak wyjeżdżałam, to ciężko było się przeszkolić na przykład z masażu gua sha, tak? W Polsce. Nie było to takie, jeśli chodzi o twarz, nie było to takie popularne. Tutaj właśnie u takiej jednej z lepszych edukatorek na świecie udało mi się skończyć też ten kurs. Także
też są pewne takie właśnie skrajności, mm-hmm. że z jednej strony to tak wygląda, a z drugiej strony ta strona holistyczna jest tak dosyć mocno rozwinięta i też można tutaj fajnie to sobie połączyć, też fajnie wykorzystać i tą wiedzę mieć jeszcze większą, bo tak jakby z dwóch stron się ma, tak? Z Europy. Czyli po prostu poszukać takiej swojej niszy, tak. wykorzystać mm-hmm. wszystkie swoje atuty nabyte generalnie w Europie, w Polsce. Mm-hmm. Tak, i w ogóle... one będą tutaj bardzo, mm-hmm. bardzo popularne. Mi się wydaje, że Amerykanki, bo takie padło tam pytanie tutaj właśnie w naszym czacie, że mm-hmm. czy Amerykanki są okej jakby z takim poziomem usług? Mi się wydaje, że one po prostu niczego innego nie znają. Znają albo taki właśnie podstawę taką, albo właśnie od razu usługi od lekarza. Więc jakby nie znają niczego po środku. Nie, tutaj jest w ogóle wszędzie, nie sądzisz, albo czarne, albo białe. No właśnie, i w polityce, więc my to znamy z Europy, dlatego tak. my jesteśmy zaskoczone, to taki samo mamy, jeżeli chodzi o cokolwiek mm-hmm. innego, urządzanie mm-hmm. domu, czy tam o obsługę klienta, a my, Amerykanie po prostu nie znają nic innego, to jeżeli czegoś nie znasz, no to jakby nie żal ci, tak? Mm-hmm. Serce nigdzie nie ucieka ci do żadnego innego no miejsca, tak, ale podejrzewam, że jak Amerykanka już pójdzie właśnie do Polki, czy do kogokolwiek innego z europejskim doświadczeniem, to już nigdy stamtąd nie wróci. Nie, już no, po prostu słuchajcie. Jak pójdzie, to będzie jej salon na forever and ever. Słuchajcie, coś w tym jest, tym bardziej, że też my na przykład Polki bardzo dbamy o w ogóle taką, o higienę miejsca pracy, o czystość, o dezynfekcję, a tutaj tak różnie to bywa, naprawdę różnie Dokładnie. To bywa. Też dużo na przykład Polek mówią, że ich pierwsze doświadczenia no, były takie, że po prostu chodziły i albo uciekały, albo z zamkniętymi oczami. Zdarza się to. Oczywiście są też przepiękne kliniki na Manhattanie, no, gdzie tam usługi są już bardzo, bardzo, bardzo drogie. I można znaleźć takie przepiękne miejsca, tak? Naprawdę. I też są ludzie z innych części świata, którzy też jakąś fajną jakość wnoszą. Nie tylko z Polski, ale to jest i Brazylia, i Anglia, no różne kraje, ale generalnie spoza Stanów jakoś to ta wiedza, wydaje mi się, że tu jest taka bardziej, bardziej cenna. Mhm. Na pewno. Słuchaj, padło mhm. pytanie, czy jest odpowiednik sanepidu? Jak to wygląda? Kto was sprawdza? Nie ma czegoś takiego tutaj. Nikt nie chodzi i nie sprawdza. Nie chodzi, nie sprawdza. Jedyny problem, jaki może być, no to nie daj Boże, robi się jakiś zabieg, zrobi się jakieś zakażenie, no to ktoś może pozwać cię, tak, że zrobiłeś zakażenie. I wtedy mm-hmm. się egzekwuje prawa. Ale no, wiesz, jak to wygląda też sanepid, jeśli chodzi o te restauracje. Oni przyjdą i dadzą ci literkę A, B, albo co, ale gdyby nasz sanepid do takiej restauracji, na przykład już tak zmieniając temat, wpadł, to tam wszystko by było zamknięte, tak? Tam nic by nie zostało. A tutaj, jeśli chodzi o gabinet, nie ma czegoś takiego jak to sanepid. To powiedz, do kogo może zwrócić się konsument, jeżeli nie jest zadowolony, albo coś się wydarzyło niedobrego dla do sądu, jego... Do sądu, albo... Mi się wydaje właśnie, że to są już po... Typowo tak. pozwania to takie, idzie się do prawnika. Tak, to od razu. Się do prawnika, tak. No właśnie, kolejna skrajność, kolejny taki przeskok, tak? Bo o wiele prościej byłoby narzucić jakiś taki system, jakąś taką instytucję jak sanepid w Polsce. Oczywiście nasz sanepid czasami przesadza, tak? Ale, bo to już jest aż takie wygórowane mhm. czasem. Że muszą być dwie umywalki, ja pamiętam w Polsce, dwie umywalki, odległość 1,5 metra między nimi, tak? Też takie troszeczkę już na wyrost. A tutaj nie ma czegoś takiego, naprawdę. Słuchajcie, tu czegoś takiego nie ma. Tu trochę jest taka wolna Amerykanka. Mhm. No i właśnie tutaj kolejne pytanie, że jak wygląda szara strefa? Czy dużo dziewczyn robi paznokcie, rzęsy w domach? Bo jest to nie do pomyślenia. W Polsce wiadomo, jak to jest tego trochę. Czy jest to nie do pomyślenia robić? Przecież co? Ja mi się, nie wiem, czy ja mogę odpowiedzieć jako konsument. Generalnie nie ma czegoś takiego jak szara strefa, bo jeżeli ktoś możesz jest robić to w domu, masażystą to kosmetyczną, jest niektóry. Tak, możesz to tak, robić w domu, to nie jest szara strefa. Normalnie rozliczasz z tego, więc ty tak. po prostu jesteś jakby in-house tak. estetyczny. Są stany, które zabraniają tego robienia w domu, ale większość stanów zezwala na to. I tak jakby no... Tutaj... W związku z tym, że nie ma tego sanepidu i nie jest tak, tak że możesz tak. mieć jedną umywalkę i tak dalej, więc możesz... Jeżdżą fryzjerzy, styliści po domach, kosmetyczki po domach, masażyści, tak, tak. Mhm. rozkładają się i wiesz, tam... Jest, tak. jest, i czasami jest mają duże bardzo wzięcie, bo właśnie jak są lepsi, jak coś więcej oferują, no to ktoś woli skorzystać z takiej wizyty, niż iść do super drogiego salonu, a jakość usług będzie bardzo mierna, to też tak się zdarza, więc nawet takie bardzo zamożne osoby
często biorą sobie taką prywatną osobę tak. I to jeszcze więcej się ceni, jeszcze dodatkowo za to zapłacą, to że jest pytanie, do domu. Czy to jest bez licencji? Nie, nie, to są osoby z licencją, po prostu nie mają swoich salonów, swoich tak. miejsc w salonach, tylko po prostu, wiesz, są zatrudniani prywatnie jako osoby, które robią... Same dla siebie są zatrudniane. Tak, sami. Ale w ogóle chciałabym też coś takiego powiedzieć, zachęcić dziewczyny, bo nie wiem, czy to dużo osób nas ogląda ze Stanów, że to też jest taki w ogóle biznes beauty, jest taką dosyć ciekawą drogą, żeby tutaj robić coś fajnego, coś innego, bo dużo osób tutaj przyjeżdża i tak naprawdę no, chwyta się tego, co popadnie, bo tak jakby, nie wiem, może nie ma wiedzy, nie ma opcji. I właśnie chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra opcja dla osób, które tu przyjeżdżają i chcą zacząć. Dziewczyny, nie wiem, nauczcie się robić paznokcie, rzęsy, nawet takie podstawowe rzeczy. Nie musicie od razu kończyć kosmetologii czy jakichś studiów, prawda? Ale zróbcie coś takiego, jakieś kursy. Kurs właśnie stylistki rzęs, kurs makijażu, kurs paznokci. Tutaj sobie zróbcie szkołę półroczną i zobaczcie, jak możecie fajną mieć pracę, dobrze płatną, być niezależne, rozwijać się. Ja zawsze mówiłam na samym początku, kiedy miałam problemy, wiesz, jakby ze startem, jakbym miała fach w rękach, to ja bym tutaj śmigała. To jest generalnie wszystkie osoby, które mają jakikolwiek fach w rękach, naprawdę są bardzo pożądane moim zdaniem w USA. Jeszcze z tym naszym taką właśnie taką polską drobiazgowością, tak jak ty mówiłaś, z tym dbaniem o klienta, o wiecz, o czystość, tak, podejrzewam, że to jest fajne. Słuchaj, to jest super porada od ciebie. Jeszcze właśnie miałam na koniec właśnie takie pytanie, że jakbyś mogła... Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to jak najbardziej ja z chęcią pomogę, podzielę się tą wiedzą. Wiem, jak tu jest trudno. Oczywiście czasem spotyka się wspaniałych ludzi, bardzo pomocnych i ja też takich ludzi poznałam, jestem za to wdzięczna, ale no nie wszyscy są też tacy przychylni. Niestety. Więc wiem, jak to jest i naprawdę z chęcią, jeśli komuś mogłam w jakiś sposób pomóc, ułatwić ten start, to jestem bardzo, bardzo otwarta, żeby ktoś miał tą drogę łatwiejszą i szybszą i mniej stresującą. Słuchaj, a powiedz, jest jakaś taka ostatnia porada, którą mogłabyś dać na koniec? Jeszcze odpowiemy na to pytanie i na koniec ostatnia porada od ciebie dla wszystkich, którzy chcą się właśnie przeprowadzić i pracować właśnie w zawodzie w branży kosmetycznej, ale jeszcze odpowiemy tutaj, że czy praca u kogoś, czy lepiej być samozatrudnionym, czy zatrudnić się u kogoś pod względem finansowym, czy to się opłaca? Karolina, powiedz, jak jest u ciebie, bo ja wiem, że tutaj w Kalifornii wszyscy są samozatrudnieni. No tak, ja też jestem samozatrudniona. To, co oni robią... Tak. To, co jest bardzo popularne, to jest, jesteś samozatrudniona i wynajmujesz po prostu miejsce gdzieś, pracujesz pod marką i nawet jak jest salon, który się nazywa, powiedzmy tam. Tak, to jest bardzo popularne, że... Wiek, to są te wszystkie stanowiska, one są wynajmowane tak. po prostu, tak. ale możesz... nadal jest rekrutacja do tego salonu, w takim sensie, że właściciel salonu przeprowadza rekrutację, czy dana osoba jest, ma odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, kompetentna, żeby nie zniszczyć marki salonu, ale ta osoba już tam pracuje, wynajmuje od niego wtedy miejsce i więc płaci mu za to miejsce, za możliwość pracy pod marką, ale jest jako samozatrudniona, zarabia na siebie. Tak, to jest tutaj bardzo, bardzo też popularne, że nie trzeba, na przykład ja w Polsce miałam klinikę, tak jak wspomniałam, tutaj nie trzeba mieć takiej kliniki, bo można już tak jakby dołączyć do miejsca, które istnieje i pod swoją marką tam pracować, bo tu też są inne koszty, przynajmniej w Nowym Jorku. Wynajęcie tak, jakbym chciała mieć taką klinikę 200-metrową, tak jak miałam z sauną i tak dalej, to taki czynsz miesięczny myślę, że wynosiłby na Manhattanie za 20 tysięcy dolarów pewnie, tak? Więc tu się troszkę inaczej robi, tu się tak skupia na tym, żeby zarobić pieniądze, żeby się rozwijać, ale żeby też nie wpędzać się w takie koszta, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć odnośnie licencji, że na przykład też jak się otwiera taki już sam swój, taki tylko pod siebie salon, jest potrzebna licencja dla biznesu, więc jest to kolejna licencja. Trzeba mieć licencję dla biznesu, jeśli chce się sprzedawać produkty tam, trzeba mieć licencję do sprzedaży, tak? Więc tak jakby, no wiadomo, to też jest po to, że to są pieniądze dla danego stanu. Tak funkcjonuje Ameryka. No i tą licencję na wszystko, na byle szczególik trzeba tutaj mieć, co czasami jest bardzo męczące. Tu musi się wszystko zgadzać. Tu jest taka papierologia. Wszystko musi być jasne. Oni nie wnikają, ale musi być papier i tyle. I jeszcze coś powiem, przepraszam, że tak, ale zapomniałam też właśnie poruszyć jednej rzeczy, że jeśli chodzi o
o lokale, takie, które świadczą takie usługi. Oczywiście widziałam kilka super cudownych miejsc, przepięknie urządzonych, super zaprojektowanych, ale jednak no, większość czwarte tych miejsc, takich, szczególnie dla takich normalnych ludzi, dla klasy średniej, to są takie warunki, że naprawdę czasem po wykładzinie się idzie do takiego gabinetu. To prawda. Są takie warunki, że jak ja z Polski ze swoich wnętrz tu przyjechałam i tak właśnie chciałam coś podnająć, to ja mówię, Boże, co ja robię? W ogóle momentami już miałam coś takiego, że mówię, nie, no jak to wygląda w ogóle? To jest nie do wiary, jak ktoś przyjedzie z Polski też i zobaczy, w ogóle jeśli ktoś przyjedzie z Polski i zobaczy Nowy Jork, Amerykę, Nowy Jork jest przepiękny, to jest taka moja miłość też, chociaż czasami naprawdę daje się we znaki i czasami jest męczący, naprawdę, jeśli chodzi o takie codzienne życie, ale to nie jest tak, że to są tylko złote klamki na Manhattanie, to też jest taka duża część, no, troszkę takiej gorszej jakości miejsc, prawda? I tak samo jest z tymi gabinetami, że jednak te nasze polskie wnętrza, to jak ja pokazuję na przykład swoją klinikę, tutaj absolutnie się nie przekwalając ani nic, ale pokazuję swoją klinikę, to wszyscy ojej, się za głowę łapią, że jak to w ogóle, że wow, że ojej, że to tak bogaci ludzie mają takie rzeczy, a to w Polsce nie jest żadną domeną bogactwa, tylko to tak, to jest takie normalne, to jest takie zwykłe, że to musi być na jakimś standardzie oparte, że to nie może być tak, jak tutaj się wchodzi, przechodzi, jakieś linoleum leży na podłodze, wykładziny i tak dalej. Także... Dokładnie. Słuchaj, ostatnia jakaś taka złota rada, którą byś dała wszystkim tym, którzy chcą się właśnie przenieść i pracować, rozwijać w branży beauty, w kosmetologii w Stanach od ciebie. O, to taka ogólna rada. No przede wszystkim to, żeby nie bali się marzyć, bo często inni podcinają nam te skrzydła, że nie da rady, że nie można, że jest często. Nie, ty tu przyjedziesz, będziesz ciężko pracować, będziesz mieć najgorsze z możliwych prac. Nie, nieprawda. Tak jak powiedziałam, wszystko jest do zrobienia, więc słuchać takich życzliwych ludzi, nie słuchać tych ludzi, co podcinają skrzydła, bo oni nie wnoszą nic do naszego życia. Wierzyć w swoje marzenia, realizować je. I właśnie zorientować się też wcześniej, jakie usługi z branży beauty wymagają jakich licencji. I po prostu przyjechać tu z jakimś planem i działać. I właśnie nie bać się, bo to wszystko jest dla nas, tak? Świat dołączyć do klubu tajniki Ameryki. A, oczywiście, tak dołączyć do klubu. Tak, właśnie, tak. Ja to kiedyś nawet napisałam, chciałam na relację, że też gdybym od razu poznała właśnie tutaj dziewczyny, to w ogóle od razu bym do tego klubu przystąpiła i wiem, że dużo rzeczy byłoby łatwych, bo teraz jak czytam, mówię, jejku, no to jest, Boże, ja na początku to w ogóle myślałam, że ja już nie dam rady, że to już jest porażka, że ja muszę wracać, że jak, przecież historię kredytową, jak budować, jak to robić, przecież ja nic nie będę mogła, samochodu nie wypożyczę, nic, kompletnie, później nie kupię. Dziewczyny tu super wszystko mówią od takiej właśnie strony prawnej, gdzie ja totalnie leżę, tak? Gdzie ja totalnie leżę. Chociaż część rzeczy już wiem, bo musiałam przejść ten proces. Tak. Ale jak najbardziej, przylatujcie, nie bójcie się, warto, ale to też już tu jest od strony dziewczyn, jak legalnie tutaj przyjechać, bo to jest taka podstawa, jak być tu legalnie, jak zdobyć pozwolenie na pracę i wtedy w tej branży beauty ja mogę coś ewentualnie doradzić. No i zachęcam naprawdę, że to jest taki kawałek tortu, po który warto sięgnąć tutaj, bo dosyć kuleje jakość usług, a my, szczególnie Polki, naprawdę mamy bardzo dużą wiedzę i możemy być z tego dumne i jak najbardziej w tej branży działać i z powodzeniem osiągać sukcesy. No właśnie. Dokładnie. Właśnie, przyjedźcie na wizie studenckiej, zapiszcie się do szkoły, zacznijcie robić swoją licencję i realizować swoje marzenia. O, albo to jest pomysł. Można jeszcze przylecieć na wizie turystycznej i zmienić status na wizę studencką, tylko wtedy dokładnie. Nie podróżować, tak? Ale też dokładnie. Jest jakaś opcja dla osób, które już tu utknęły, a są jeszcze legalnie, tak? Dokładnie. Żeby nie spalić sobie tego statusu, bo to tak naprawdę jest najgorsze. Wtedy to już jest tak, no, ciężko i przykro, tak? Że coś tam się przegapiło, a tak naprawdę można tu być legalnie i to nie jest takie trudne, tylko właśnie, o, trzeba mieć... Mieć po prostu pomysł, wiedzieć pomysł jak... i odpowiednich ludzi, także Klub Tajniki Ameryki jak najbardziej tutaj Wam pomoże, żeby, broń Boże, nie pozostać tu ani jednego dnia legalnie, bo wtedy marzenia mogą legnąć w gruzach, tak? A tu dziewczyny mają niesamowitą wiedzę też.
Niesamowite jest to zaplecze. Karolina, dziękuję ci serdecznie, że się zgodziłaś wziąć udział w naszym live. Dziękuję za całą masę informacji. Karolina się zaoferowała, że odpowie na wasze jeszcze pytania, więc słuchajcie, live będzie zapisane, jak nam nic tutaj się nie popsuje. Mam nadzieję, że nie, trzymamy kciuki. Więc zapiszemy, będziecie mogli wtedy komentować jeszcze pod live'em i będziemy odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości. Pod live'em, czy wiadomości prywatnej, wysłać. Takie bardziej pytania tam osobiste, czy nie chciałby tak publicznie ich zadawać, to jak najbardziej bardzo zapraszam. Tak. I oczywiście zapraszamy do dołączenia do naszej platformy, do followowania obu naszych profili i co? I do zobaczenia do następnego. Do zobaczenia. No. Na razie. Trzymajcie. Cześć. Pa, pa. Dzięki. Pa. No, na razie, pa, pa.